Kuchnia na miarę. Na miarę Twoich potrzeb. Wygoda, precyzja, nowoczesne rozwiązania, wysoka jakość materiałów. Kuchnia sercem domu. Zrobimy ją dla Ciebie. Na miarę Twoich oczekiwań. Wenus, Suwałki, ulica Podchorskiego 10. Zapraszamy. Do tej pory ze składek osób odwiedzających zabytkowy cmentarz na Bakałarzewskiej odnowiono około 20 nagrobków, z czego 5 w ostatnim roku. W tym roku z puszkami po najstarszej suwalskiej nekropolii spacerowało około 30 mieszkańców miasta, którym na sercu leży zachowanie najstarszych i najbardziej dotkniętych upływem czasu nagrobków. Odwiedzający cmentarz chętnie wrzucali do puszek datki. Wśród tegorocznych kwestujących znaleźli się Czesław Renkiewicz, Grzegorz Mackiewicz, Ignacy Ołów i wielu innych przedstawicieli życia publicznego, środowiska kultury. Jeszcze nie obliczono, jaką kwotę udało się w tym roku zebrać. Renowacja jednak do tanich nie należy. To są albo takie całkowite remonty, które wymagają ekspertyzy konserwatora zabytków i wtedy muszą tych remontów dokonywać fachowcy. Bądź też są to takie fragmentaryczne remonty, na przykład wykucie krzyża żelaznego, który gdzieś tam upadł. Oczywiście wybieramy zawsze najstarsze pomniki, takie, przy których już nikt nie może pomóc, już nie ma rodziny na przykład. Wiele spośród zabytkowych płyt jest w stanie bardzo złym. Liczne inskrypcje są bardzo trudne do odczytania. Niektóre z ustawionych dziesiątki lat temu nagrobków porosły roślinnością, uległy zmiennym warunkom atmosferycznym. Inne są po prostu zdewastowane. Podobne akcje ratowania zabytkowych cmentarzy toczą się w wielu polskich miastach. Najsłynniejszą jest kwesta warszawska na cmentarzu Powązkowskim. Odbywa się corocznie od ponad 40 lat.